Witam Państwa, to jest program Konkrety i Opinie. Bardzo często w tym programie rozmawiamy o polityce, ale dzisiaj akurat tematów politycznych nie będzie. Chociaż dzień mamy szczególny, bo zaprzysiężenie nowego rządu to jest powód do poważnej debaty politycznej, ale tę zostawiamy sobie na później. Na początek przywołam jednak słowa byłego premiera. Lepszy dobry spawacz niż kiepski politolog. Tak to jakoś chyba brzmiało, jeśli Państwo pamiętają. I dzisiaj właśnie i o spawaczach, i o politologach mam taką nadzieję w programie o szkolnictwie zawodowym i szkolnictwie humanistycznym. Na taką debatę zaprosiłem dzisiaj panią Katarzynę Kordoń, Centrum Doradztwa Personalnego w Rzeszowie i Stowarzyszenie Dolina Letnicza, pan Tomasz Czop, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie i dyrektorzy rzeszowskich szkół, pan Piotr Walat, dyrektor pierwszego liceum w Rzeszowie i Zbigniew Pinkowski, dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych również w Rzeszowie. To na początek pytanie jest oczywiste. O tych spawaczy trochę i o politologów. Kogo szuka rynek? Kogo szukają ręki finansowe może, a może normalny rynek pracy w Rzeszowie, na Podkarpaciu, w innych miastach? Dzień dobry, Katarzyna Kordoń, Doradztwo Personalne. Rynek szuka zdecydowanie osób po ścisłych kierunkach. Dzisiaj jest przede wszystkim rynek dla inżyniera i w zasadzie każdy, kto wybierze te studia, bez względu na de facto na kierunek konkretny, i będzie znał przynajmniej dobrze jeden język obcy, w zasadzie już podczas studiów ma zagwarantowane możliwości rozwoju. Natomiast później, kiedy zaczyna rozwijać się w konkretnych firmach, po roku, po dwóch ma już możliwość wyboru przeróżnych ofert z rynku, który właściwie go poszukuje. Także tak naprawdę nie musi martwić się nikt, kto skończy studia wyższe o kierunkach ścisłych, o to, czy będzie miał pracę i nie będzie musiał jej w zasadzie poszukiwać już przez najbliższe co najmniej kilkanaście lat, myślę, tylko będą jego poszukiwać. Popatrzyła Pani tak przez chwilę na dyrektora pierwszego liceum w Rzeszowie, który jest znany ze swoich tradycji humanistycznych, a Pan dyrektor też na Panią tak z lekkim takim niepokojem, prawda? No można tak powiedzieć, bo troszeczkę poczytałem na ten temat i obserwuję również rynek. Oczywiście pani reprezentuje firmę doradztwa personalnego, no więc orientuje się jakby tak rzeczywiście i konkretnie. Natomiast od dłuższego czasu można powiedzieć, że toczy się taka batalia w kraju i fetyszyzuje się studentów kierunków humanistycznych. Powtarza się moim zdaniem taki bezmyślny stereotyp, że to są nieudacznicy, że z góry skazani są na bezrobocie, że human, tuman i inne tego typu stwierdzenia. Ja powiem tak, dobry humanista, starannie wykształcony i przygotowany w trakcie studiów, który odbył wiele praktyk, wykonał wiele projektów, zna języki obce, odnajdzie się na rynku pracy, nawet tak wymagającym i ba, będzie bardziej poszukiwany niż byle jaki inżynier lub programista. Tak, tu się zgadzam, bo to oczywiście też wszystko zależy od tego, na ile ktoś sam zainwestuje w swój rozwój. Tylko powiedziałam to bardzo generalnie a propos cytatu, który pan tutaj przytoczył, bo chodzi o to, że większość ludzi wybiera te kierunki jeszcze nie będąc świadomym tego, co chce robić. Więc jeśli nie wiadomo, co robić, to trzeba też pomyśleć o tym, czy będzie można później jeszcze w jakiś sposób się przekwalifikować. Natomiast jeśli to ma być tylko i wyłącznie kierunek taki, który jest ciekawy, ale zupełnie nie ma perspektyw, bo tak naprawdę chodzi o to, że większość tych humanistów nie będzie miała od razu tak łatwo w znalezieniu pracy jak inżynierów. To wtedy mogłabym powiedzieć śmiało, że każdemu mogłabym zaproponować, żeby rozejrzał się wśród kierunków ścisłych. Natomiast to, co pan powiedział, że dobry humanista znajdzie pracę i będzie miał więcej ofert niż inżynier, tu się też zgodzę, bo właściwie jest taki trend, że bardzo dużo osób jest poszukiwanych, tych, którzy znają dobrze języki obce i są wykształceni humanistycznie, czyli mogą rozwijać się po prostu w innych takich niszowych kierunkach na rynku, czy też w gospodarce, która potrzebuje też takich absolwentów. To wszystko zależy od tego, jak bardzo ktoś zainwestuje w swoją edukację, jak bardzo pójdzie w tym kierunku, którym się kształci, bo tu będziemy pewnie o tym jeszcze mówić. Panie dyrektorze, pan kręci głową z niedowierzaniem czy z dezaprobatą? Może nie tyle z niedowierzaniem, ani nie z dowierzaniem, ani nie z dezaprobatą. Bo tutaj pani, która przedstawia podejście pracodawców, mówi o szkolnictwie zawodowym, technicznym i tak dalej, czyli wszelkiego rodzaju inżynierów. Nie można też
Pan przedstawiciel liceum mówi odwrotnie, tak? Nie, ja nie jestem przeciwnikiem tego mówienia, że czy to humaniści znajdą pracę, czy inżynierowie też będą mieć pracę. Nie ma czegoś takiego na rynku, że inżynierowie wszyscy znajdą pracę. Nie. Dzisiaj rynek potrzebuje specjalistów. Nie miernych humanistów, miernych inżynierów, tylko potrzebuje ludzi specjalistów. Nieważne, czy on będzie dobrym socjologiem, czy on będzie dobrym spawaczem, ale on musi być dobry albo najlepszy w swoim dziedzinie. Natomiast jeśli będzie miernym inżynierem budownictwa, co z tego, że rynek potrzebuje inżynierów, bo rynek potrzebuje inżynierów dużo bardziej niż humanistów, jak on będzie mierny? Dzisiaj nie ma miejsca na miernotę. Rynek potrzebuje ludzi, dzisiaj masę, o tym trzeba głośno powiedzieć, całe pokolenie wyjechało młodych ludzi za granicę. Nie ma specjalistów w branżach, bo myśmy się tu skupili na wykształceniu wyższym, tak? Ale proszę znaleźć... Niekoniecznie. Dokładnie, ale rozpoczęliśmy to od tego. Proszę znaleźć specjalistę od od układania płytek, mechanika samochodowego, mechaników takich od obróbki skrawaniem i tak dalej, i tak dalej. Ci ludzie wyjechali. Dzisiaj jest wielki problem w znalezieniu człowieka, który ma wykształcenie jakieś techniczne, poparte jeszcze kilkuletnim doświadczeniem. Dobrze, panie dyrektorze, to zapytajmy od razu u źródła. Czy pan gwarantuje w swojej szkole wykształcenie w tej chwili specjalistów na takim poziomie, że oni wchodzą do warsztatu i mają od razu wszystko to, co dotyczy na przykład super w tej chwili dyskusji dotyczącej diesla? Tak, szanowni państwo, tutaj pan dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy wspomniał o rozchwytywanych mechanikach samochodowych. Bardzo się cieszę, bo jedynie mogę potwierdzić tą tezę. Jeżeli uczeń faktycznie jest zainteresowany po ukończeniu technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej, faktycznie znajduje pracę zarówno w Polsce, jak i za granicą. Pewnie jest problem, to jeszcze raz tutaj cytuję pana dyrektora, wielu absolwentów niestety patrzy na te pierwsze pensje, co im pracodawcy oferują. I stąd ten duży eksodus za granicę. Kiedy na wakacjach, podczas moich dyżurów w szkole, moi absolwenci przychodzą, kształtuje to się tak pół na pół. Kiedy pytam tych, którzy wyjechali do Wielkiej Brytanii lub do Niemiec, dlaczego to zrobili, odpowiadają mi bardzo prosto. Panie dyrektorze, tam zarabią w funtach, choć wiadomo o wyspy, a tu zarabią w euro. Pan zna przeliczniki. Ja mówię, a gdyby tobie w Polsce zaoferowano podobne stawki, zostałbyś? Tak, zostałbym. Pocieszające jest to, że oni oferują, że po tej pracy na obczyźnie, gdzie zasilają gospodarki krajów, oczywiście to są kraje, które wchodzą w skład Unii Europejskiej, nie tylko, ale wielu mówi, że wróci do Polski. Natomiast rynek pracy w Polsce trochę poprzez pierwsze oferencje płacy jest dla nich pewną przeszkodą i oni wybierają ten eksodus zagraniczny. Natomiast jest taka ciekawa sprawa. My na przykład oferujemy u nas w samochodówce w Rzeszowie, w zasadniczej szkole zawodowej, wydawałoby się, dwa bardzo dobre kierunki. Lakiernik i blacharz samochodowy. Ale one są dobre do tych samochodów sprowadzanych przez lata? Proszę państwa, w tej chwili wyposażenie warsztatów. Ja ostatnio byłem w Niemczech, więc my mamy podobne warsztaty szkolne. Myślę tutaj o warsztatach, które wchodzą w skład Centrum Kształcenia Praktycznego. Zarówno niedaleko mnie, na ulicy Warszawskiej, tam właśnie są najbardziej nowoczesne lakiernie i blacharnie. Jeżeli chodzi o mechatronikę samochodową, czy ogólnie rzecz pojętą mechatronikę, kapitalnie wyposażone są warsztaty CKP na Hetmańskiej, więc nie możemy powiedzieć, że nie mamy tego rynku, jeżeli chodzi o światy, który źle przygotowuje merytorycznie absolwentów. I wielu przedsiębiorców zwraca się do nas i do innych dyrektorów szkół zawodowych i technicznych, żeby im dawać dobrych absolwentów. Ale co ciekawe, dobrze absolwenci, pewnie najpierw wybierają studia wyższe i chwały im za to. Potem dobre zarobki. Tak. Najczęściej za granicą. Natomiast zarobki, to niestety to, co powiedziałem przed chwilą, te zarobki. Chciałbym, żebyśmy jeszcze porozmawiali o takim zjawisku tak zwanego owczego pędu. Także w wybieraniu najpierw szkoły tej tak zwanej średniej, a potem studiów wyższych, ale dzisiaj porozmawiajmy o szkołach średnich.
Czy państwo sądzicie, że takie zjawisko istnieje, że ludzie masowo rzucają się na niektóre kierunki, dlatego że one po pierwsze są modne, po drugie, że ktoś je na przykład promuje, no a potem zauważają, że jakiegoś rodzaju wykształcenia jest za dużo, no i trzeba się szybko odwrócić, albo przebranżowić, albo pójść w innym zupełnie kierunku. Może. Chyba więcej na ten temat przedstawiciele szkół mogą pomówić. Ja natomiast, może kilka danych statystycznych przytoczę. Z mojego punktu widzenia jako dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy jedną rzecz tylko mogę zauważyć. W szkołach nie ma poradnictwa zawodowego. To poradnictwo jest wprowadzane na późniejszym etapie w szkole średniej, gdzie już jest za późno. Powinno być w gimnazjum. Od wielu lat mówimy o tym, że wszyscy mówią fajnie, w gimnazjum trzeba poradnictwo zawodowe wprowadzić. Gdzie kasa? Nie ma kasy. Ale panie dyrektorze, poradnictwo zawodowe było chyba w programie Podkarpacie stawia na zawodowców. Dlatego, i nie udało się tego zrobić. No nie do końca. Było zero chyba w tej... Nie do końca. W tej rubryczce ilość poradni chyba było zero. Nie. To nie jest kwestia tego. Szkolnictwo i akurat poradnictwo... To cały czas mówimy tutaj właśnie o owczym pędzie. Tutaj rzeczywiście panowie przedstawiciele szkół na pewno na ten temat powiedzą, bo coś takiego występuje. Poradnictwo zawodowe w szkołach gimnazjalnych powinno wejść. Natomiast to, co tutaj pan mówi, to dotyczy Podkarpacie stawia na zawodowców. Program, który rzeczywiście cieszył się bardzo dużym sukcesem i jesteśmy z niego dumni, bo to wiele przyjeżdżało z Polski podpatrywać to, jak to wygląda. Na marginesie mogę tylko tyle powiedzieć, że kilka dni temu rozpoczęliśmy kolejny nabór na następne lata. Natomiast ten program dotyczył szkół średnich, czyli ponadgimnazjalnych. Ale kto miałby organizować to poradnictwo w gimnazjach? Najlepiej, szczerze powiedziawszy, najlepiej organy prowadzące. Tak. Bo my chętnie byśmy jako urzędy pracy też by chętnie weszły w to, ale urzędy pracy zajmują się już rynkiem pracy. Natomiast gimnazjalista, czyli ten człowiek, który wybiera w wieku 14-15 lat szkołę, no to jednak nie jest jeszcze naszym klientem. I najgorsze jest to, że on się stanie kiedyś naszym klientem i tego nie chcemy, tak? No bo trudno, żeby on, młody człowiek, zaczynał od rejestracji w Urzędzie Pracy. To jest najgorsza rzecz. Dobrze, to zróbmy kropkę, a jeszcze do tego owczego pędu. Tytułem ad vocem jeszcze do pana dyrektora. Rzeczywiście to poradnictwo w gimnazjach nie funkcjonuje, ale w szkołach średnich jest coraz lepiej, zajmują się tym specjaliści i pedagodzy. Odbywają się imprezy, na przykład Szkolny Dzień Kariery, czy ta preorientacja zawodowa prowadzona jest przy wsparciu Wojewódzkiego Urzędu Pracy, czy też uczelni wyższych. Natomiast jeżeli chodzi o owczy pęd, rzeczywiście on funkcjonuje. W ostatnich latach obserwujemy totalny boom na kierunek ochrona i bezpieczeństwo. Ja przytoczę dane statystyczne, to jest wzrost o 618 punktów procentowych w ostatnich latach, taki kierunek. Natomiast ochrona środowiska, która była całkiem do niedawna bardzo popularna, spadek o 50% punktów procentowych. O 50% punktów procentowych, przepraszam. Opieka społeczna to wzrost o 393 punkty procentowe. Medycyna, tu byśmy mogli powiedzieć, medycyna jest... 106%, oczywiście lekarzy brakuje, ale za 5, 10, być może 15 lat, proszę państwa, absolwenci tych studiów nadaremno będą szukać ofert na rynku pracy. To jeszcze do pani pytanie. Czy podczas rozmów też pani to zauważa, że są takie fale, że przychodzą ludzie i wiadomo, że są z roczników takich, które... No właśnie, na korytarzu nawet zadawałam to pytanie. Kto wymyśla te kierunki? Kto je po prostu promuje? Bo one w ogóle nijak się mają do potrzeb na rynku. I to też można przewidzieć. Nawet na 2-3 lata do przodu mamy licencjaty. Są takie możliwości, żeby naprawdę wykształcić ludzi, którzy będą konkretnie... Zaraz po studiach, czy po kilku latach już na rynku potrzebni do pracy. I właściwie teraz realizujemy kilka takich projektów nowych, dużych też w tym regionie, bo my pracujemy w całej Polsce, więc obserwujemy różne zachowania absolwentów czy studentów, ale tutaj okazuje się, że brakuje bardzo pewnych grup ludzi, którzy jakby mogą się przydać w ciągu 2-3 lat, bo nie dzisiaj, dzisiaj ich nie wykształcimy, za pół roku będzie potrzeba zatrudnienia, musimy znaleźć tych, którzy są albo nawet z innych regionów, ale za 2-3 lata mieliby konkretne zatrudnienie w bardzo ciekawych sektorach, czyli mówię już o finansach, o grupie takich właściwie bardzo ściśle analitycznej czy IT. No, w zasadzie wydaje się, że naprawdę będzie tych ludzi za mało. To gdyby tak ściślej współpracowały uczelnie
z biznesem, z firmami, z gospodarką, wiedziałyby i chciałyby wiedzieć, co będzie potrzebne, no bo teraz to już też do końca nie jest jasne, czy oni nie chcą wiedzieć, czy nie wiedzą, czy po prostu się nie starają o to, żeby mieć ścisły kontakt z realnym rynkiem. Wtedy byłoby dużo lepiej i dla wszystkich trzech stron, dla uczelni, dla absolwentów i dla rynku. To jeśli o realnym rynku mówimy, też taka mała obserwacja. Widziałem jedną z budów na zachodzie, tuż za naszą zachodnią granicą, w Berlinie. Naprawdę specjaliści na przykład z branży budowlanej, których widać, bo oni są wszędzie prawie w mieście, tam się buduje co krok, nie wyglądają jak klasyczny stereotyp takiego polskiego budowlańca. To są ludzie, którzy mają niezwykle specjalistyczne w tej chwili wyposażenie, porozumiewają się i to widać ze sobą również w sposób bardzo fachowy. No i te dane, które między innymi OECD w tej chwili opublikowało, do 2018 roku będziemy potrzebowali o 1/3 więcej w Europie, w Stanach Zjednoczonych też, specjalistów kształconych w szkołach zawodowych i technicznych o 1/3 więcej niż teraz. Czy jesteśmy do tej zmiany gotowi? Panie redaktorze, na potwierdzenie pana tezy faktycznie chcę podać taki przykład. Młody człowiek, w którym momencie zadajmy sobie pytanie, on myśli, kim ja będę jako dorosła osoba. To są pewnie rozmowy w domu rodzinnym, koledzy, koleżanki, ale na przykład dalej posłużę się własnym podwórkiem, samochodówka. To, co pan redaktor wspomniał o pracownikach budowlanych. Większość ludzi sądzi, że mechanik samochodowy to jest praca ciężka, brudna i niekoniecznie dobrze płatna. Natomiast dzisiejszy samochód opiera się właśnie na mechatronice, na nowoczesnych technologiach i ci mechanicy naprawdę nie pracują w takich warunkach jak lat temu 20, 30, 40. Teraz pytanie, kto ma to naświetlić? Ja robię taki ciekawy manewr. Na pierwszej wywiadówce dla rodziców klas pierwszych, zarówno technikum, jak i zasadniczej szkoły zawodowej, zapraszam rodziców na warsztaty szkolne i do klas opracowni, także do pracowni technicznych. Tam praktycznie nie mają się czego obrudzić. Tam jest czyściutko, tam jest wszystko poukładane, nowoczesne narzędzia diagnostyczne i naprawdę warunki pracy nie takie, jak wielu z tych rodziców jeszcze może sobie wyobrażać, jeżeli ci rodzice pamiętają swoje młode lata, kiedy oni czy ich rówieśnicy wybierali zawody techniczne, prawda, zawodowe. Później wiadomo, w latach 90., pod koniec lat 90., kiedy nastąpiła reforma szkolnictwa zawodowego, trochę tutaj pogubiono na przykład współpracę z zakładami pracy. Teraz powolutku tutaj przy udziale pracodawców, a stymuluje to bardzo dobrze Wojewódzki Urząd Pracy i Urzędy Powiatowe, poprzez realizację projektów unijnych wracamy do tych dobrych wzorców współpracy z pracodawcami. Tylko jest jedno pytanie. Dlaczego my w statystykach osób bezrobotnych mamy 35% osób z wykształceniem zawodowym, kiedy w Finlandii tych osób, które kończą zawodówki, jest tylko 7%? To jest pytanie, dlaczego ci ludzie, którzy kończą na przykład szkoły zawodowe, są bezrobotni, a ci, którzy idą do klasycznego liceum, kończą studia humanistyczne i zostają na przykład filozofami, to wtedy tam wśród tej grupy bezrobotnych prawie nie ma, bo oni bardzo szybko mentalnie są w stanie się przekwalifikować, zmienić na przykład zawód. To nie jest tak, bo to czasami ze statystyką to jest po prostu lekko wprowadza w błąd. Po pierwsze, mówi się o osobach, które wykształcenie mają zasadnicze, zawodowe i tak, ale jak popatrzy się na to bliżej, to okazuje się, że to młode pokolenie bardzo szybko znajduje pracę. Natomiast rzeczywiście to jest tam, dotyczy to osób troszeczkę starszych, gdzie ich wiadomości się zdeaktualizowały, ich umiejętności się zdeaktualizowały. Słusznie tutaj dyrektor mówi, kiedyś mechanik samochodowy posługiwał się młotkiem, śrubokrętem i jakimiś dwoma kluczami. Tak. Dzisiaj bez komputera do samochodu nie podchodź, bo każdy z nas doskonale wie, że dzisiaj się nie naprawia, tylko wymienia moduły. Tak? No, całkiem to inaczej wygląda. Te osoby starsze często nie chcą się już, mają opory w nauce, tak delikatnie, nowych rzeczy, nowych technologii i tak dalej. Natomiast
tutaj pewnie dyrektor będzie lepiej wiedział. Osoby kończąc szkoły zasadnicze zawodowe, jeśli do tego ktoś był na tyle operatywny, że jeszcze w zawodówce wpadł na pomysł, bo nawet najbardziej genialna szkoła, nawet najbardziej najlepsi nauczyciele wyposażone, klasopracownie, etc., etc., bo takie mamy, naprawdę tu nie możemy się tego już teraz wstydzić w województwie, nie zastąpią realnej pracy w warsztacie jakiejkolwiek u pracodawcy. Jeśli ten młody człowiek kończy szkołę i ma poparte to jest jeszcze jakąś praktyką u jakiegoś pracodawcy, bez problemu znajdzie pracę. Problemem na Podkarpaciu jest wynagrodzenie. I o tym trzeba jasno powiedzieć. Ale to o tym kiedy indziej. Panie dyrektorze, co pan mówi w klasycznym, humanistycznym liceum w Rzeszowie, znając trendy, wiedząc, jakie jest, jak to się mówi popularnie, branie na specjalistów. Co pan mówi ludziom, którzy przychodzą do pana do szkoły? Ja powiem tak. Na 6 klas, które przyjmujemy w danym roczniku, 2 klasy to są klasy humanistyczne. Co więcej, dodam, są to klasy oblegane, do których się najtrudniej dostać, a liczba uczniów w klasie to jest 37-39. I jeżeli patrzymy i śledzimy losy absolwentów, również kierunków humanistycznych, to oni studiują fantastyczne kierunki studiów, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Co więcej, pełnią różnego rodzaju później funkcje i stanowiska. Są prezesami, zarządzają przedsiębiorstwami na przykład. Mam takie przykłady. Oczywiście w różnych dziedzinach życia, w mediach, w filmie. Dzisiaj już pani przedtem powiedziała, że nie będą się liczyć tylko i wyłącznie kompetencje humanistyczne czy kompetencje techniczne. Dzisiaj trzeba być interdyscyplinarnym. I tak zwane kompetencje miękkie przez wielu pracodawców są bardzo doceniane, a humaniści uzupełniają ten rynek pracy, który funkcjonuje. No więc są o wiele bardziej mobilni, o wiele bardziej kreatywni, odporni między innymi na stres. Co więcej, chcę dodać, że około 40% z badań wynika, około 42% studentów studiów humanistycznych zdobywa doświadczenie w trakcie studiów pracując. Najczęściej rzeczywiście w handlu pracują, a jako sprzedawcy około 52%, ale wielu z nich już jest specjalistami. Nie wiem, czy Państwo obserwujecie, ale to wielu humanistów pracuje w usługach na przykład finansowych, ubezpieczeniowych, w rynku sprzedaży bezpośredniej. Znam te badania. No więc tak wygląda rynek, mam z tymi ludźmi styczność. Natomiast no, dziś jesteśmy zakładnikami takiego myślenia i rodzice również, że dziecko chciałoby pójść do klasy humanistycznej, a jednak no, najlepiej, żeby poszło na politechnikę albo na medycynę, no po czym po roku, po 2 latach rezygnuje i wraca. Panie dyrektorze, niedługo może być tak, że w ogóle te dzieci nie pójdą do liceum, bo po prostu pójdą do zawodówek. I... Ale, bo jeszcze... Przepraszam, bo to tak, jeśli mogę. Bo to my zaczynamy popadać w takie skrajności. W latach 90. wszyscy pójdą do liceum, wszyscy pójdą na studiach. Bo zawodówki były B, polikwidowaliśmy szkolnictwo zawodowe. Dzisiaj po kilkunastu lat, 20 lat mija, nagle otwieramy znowu, ktoś wpada na pomysł, że jakieś nowum, które odkrył na zachodzie Europy, u nas to było, szkolnictwo dualne, szkolnictwo zawodowe. Na rynku są potrzebni i humaniści, i szkolnictwo zawodowe, i techniczne uczelnie. Nie ma czegoś, nie popadajmy ze skrajności w skrajność, jak było wahadło w jedną stronę, czyli w stronę humanistów, później teraz się w stronę i zawodowców, za chwilę, a za 10 lat znowu stwierdzimy, że nie, no przepraszam, znowu nam humanistów brakuje. Naprawdę dużo, bardzo ważną rzeczą jest to, co tutaj wcześniej powiedziałem. Nie ma, doradztwo zawodowe, doradztwo nawet nie tyle doradztwo zawodowe, co doradztwo kariery. Trudno zresztą mówić młodemu człowiekowi, który jest w gimnazjum, o jakiejś karierze, tak? Ale trzeba... Może czasem lepiej mu nie mówić o karierze, nie, żeby to słowo nie padło. Nie o to chodzi. Młodzi ludzie kierują się są pod wpływem znajomych, ten owczy pęd, kolega idzie do tej szkoły, ja też idę. Rodzice, którzy często ich wiedza na ten temat, jak wygląda dzisiaj nowoczesna technika, jest zdeaktualizowana, delikatnie mówiąc to, co dyrektor mówił. No i później mamy takie owcze pędy. Z jednej strony nagle pół klasy idzie do liceum i akurat do klasy humanistycznej. Nagle połowa się okazuje, że oni wszyscy idą do pierwszego liceum. No to tutaj akurat dyrektor reprezentuje jedno z bardziej renomowanych liceum i to akurat z tego, co wiem, to pierwsze liceum jest takie modne, humanistyczne. Tak? No to okej, okay, no to jest dobrze. Natomiast no, nie ma ludzi do wszystkiego i nie ma ludzi do niczego. Trzeba na bardzo wczesnym etapie znaleźć, do czego ten człowiek ma predyspozycję.
Nie, młodemu człowiekowi, który ma 15 lat, nie powiemy, że on będzie bardzo dobrym spawaczem. To nie to. Ale młodemu człowiekowi, który ma 15 lat, już możemy powiedzieć, jakie on ma predyspozycje. I to jest ważne. Nie możemy powiedzieć, że ty nie będziesz... Owszem, idź do klasy humanistycznej, bo jest zapotrzebowanie. No co z tego, że on pójdzie do klasy humanistycznej, jak jego to totalnie nie interesuje. Ja tutaj i odwrotnie. Nie mogę wtrącić, właśnie też potwierdzając to, że dużo absolwentów, którzy dzisiaj nie mogą znaleźć pracy, zapytani o to, dlaczego wybrali te studia, nie mają pojęcia. Właściwie tak, jest odpowiedź, bo kolega, bo koleżanka, bo mama, bo rodzice ktoś, często. Nie, no po prostu sugerują się czyjąś opinią tylko i wyłącznie. Nie wiedzą w ogóle, dlaczego idą, po co idą, co chcą potem robić. Nie znają swoich właśnie takich plusów, ani swoich takich konkretnych kompetencji, bo nikt im tego przez lata nie uświadamiał. My mówimy o gimnazjum, ale przecież to się też nie dzieje tak naprawdę nawet na studiach. Te osoby nie są uświadamiane do tego, jak wygląda rynek pracy. Jak ktoś nie rozpocznie praktyk w międzyczasie, nie stara się sam o to, żeby zdobywać doświadczenie, żeby poznać swoje właśnie takie twarde kompetencje, to potem kończy studia czy jakiekolwiek szkołę i ma problem, bo nagle się dziwi, że go nikt nie chce. No właściwie, i że jest całkowicie bezradny, tak, bo nie wie, co zrobić z tymi kompetencjami, które dotrą. I w tym kontekście chciałem zapytać Państwa również o kierunki zamawiane od 2008 roku, bo z moich obserwacji wynika, że oczywiście wiele osób, wielu studentów szło na te kierunki tylko dlatego, że studiuje się miło, fajnie, sympatycznie i za to jeszcze można otrzymać przysłowiową kasę. Ale co to oznacza to eksperyment? Zamawiane właśnie, bo to zamawiane to też jest takie dziwne pojęcie, albo no, konkretnie pod jakieś potrzeby, no to właśnie, albo takie tylko na zasadzie marketingowego szumu, że będzie no, fajnie. Kierunki zamawiane, my mówimy o studiach. No studia no tak. Trwały, jeszcze te kierunki zamawiane trwają 5 lat. Konia z rzędem temu, kto powie, jak będzie rynek pracy wyglądał za 10 lat. No, ale za 3 już może Za 3 może. My, nawet powinien. Ale proszę zauważyć, to jest bardzo ważna rzecz. Tutaj dyrektor mówił o pewnej takiej elastyczności humanistów i tak dalej. Nie dotyczy to tylko humanistów, wszystkich nas dotyczy. Bo jak będzie wyglądał rynek pracy? Dzisiaj młody człowiek, który wchodzi na decyduje się o jak będzie do jakiej szkoły iść, ma 15 lat. Dzisiaj mamy 2015. Jego dzisiejsza decyzja będzie kształtowała jego dalsze losy do 2050-60 roku, tak? Czy ktoś w ogóle wie, jak będzie wyglądał rynek pracy w 2050? Nie ma chyba takiej mądrej osoby w Polsce i na świecie, która powie, jak będzie rynek pracy wyglądał w 2050 roku. Są pewne cechy charakteru, trendy. Owszem, ale liczy się, są pewne no, takie osobiste predyspozycje i te powinniśmy rozwijać. Jeśli ktoś ma predyspozycje techniczne, lubi, że tak powiem, nie wiem, młody człowiek lubi majsterkować, dlaczego on się ma iść do liceum i się męczyć na jakiejś tam humanistyce? I odwrotnie, tak? Jeśli ktoś jest, ewidentnie się interesuje historią, a czego on ma się w technikum mechanicznym mordować przy obrabiarce? Teraz pan też bardzo skrajne te przykłady oczywiście daje. Wydaje się, że trzeba bardzo mądrze kierować tymi ludźmi i powinni to robić nie tylko rodzice, którzy często sugerują jakieś kierunki, które im wydają się najlepsze bez pomysłu na to, dlaczego to wybierają, tylko właściwie potrzebne jest takie współdziałanie rynku pracy ze szkołami, z uczelniami, żeby tak naprawdę może nie planować na 50 lat, bo nie o to chodzi, ale na 2-3 można. I wtedy, kiedy ktoś już jest na drugim, trzecim roku, może przejść na jakąś praktykę, może zastanowić się, czy warto kontynuować ten kierunek, można go zmienić, można się cofnąć, można wybrać coś innego, kiedy jeszcze nie jest całkiem za późno, albo kontynuować na innej uczelni, prawda? Ta dyskusja to akurat idzie w tym kierunku, że wszyscy się zgadzamy, tak? Bo trudno... Nie, właśnie nam się bardzo ciekawa dyskusja zrobiła niestety na koniec, ale tak jest zawsze w tym programie, że jak jest 29, to zaczynamy tutaj naprawdę ciekawe wątki. Niestety, muszę Państwu podziękować, bo to jest właśnie ten moment, kiedy kończymy, ale chyba ten apel do rodziców, żeby częściej rozmawiali z dziećmi o tym, co ich interesuje, co lubią, co chcieliby w życiu robić, z takim jeszcze oglądem na to, w czym naprawdę są dobrzy, a nie co koledzy i znajomi podpowiadają, to chyba będzie dobry, żeby nie zmuszać absolutnie doradztwo zawodowe przed szkołą ponadgimnazjalną. Pewnie to już mówię prawie w kontekście prawie historycznym, bo prawdopodobnie wracamy do starego systemu, czyli gimnazja za jakiś czas pewnie
już nam zniknął. Ale o tym kiedy indziej. Absolutnie. Tak, bardzo dziękuję. To był program Konkrety i Opinie. Do zobaczenia. Dziękuję.